Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek z Haja. O, właśnie widzę, że Kevin idzie do pracy. Witam was bardzo serdecznie przed domem Kevina. Wszystkie dzieci są aktualnie w szkole, Melania sobie tutaj biega. No, ja czekam przede wszystkim na to, aż Sky wróci ze szkoły, ponieważ fajnie będzie dzisiaj spotkać się z jakimś jego znajomymi. W sensie zobaczymy jeszcze, jak to wszystko wyjdzie, czy po prostu go troszkę podszkolimy, jeżeli chodzi o jego umiejętności, czyli takie zwykłe rozgry wkowe rzeczy. O Jezu, Melania, jak ty zasmrodziłaś się. Melania, koniecznie wracaj do domu. No, totalnie przegięłaś. Łatwe zadanie, a rób trudne zadanie. Melania, chodź, chodź. Pamiętajcie oczywiście o zostawianiu komentarzy i łapek. Czemu ty się przebrałaś w trójkąpielowy? I o... To... Co tu się dzieje? Dlaczego... Dobra, nie takiego początku się spodziewałam. Thank you.
Ja nie mogę! Ja nie mogę! Co ty tutaj robisz? Dobra, ta dzisiejsza rozgrywka mnie rozwala na każdym etapie. Weź ty sobie, idź od nas z domu w ogóle. Co ty robisz w tym domu? Nie ma Skaja, ty powinieneś być w szkole. Zatrudnij złotą rączkę, Melcia. I to jest, kurczę, słuchajcie, teraz rozkmina, bo ja pamiętam, że ja wam powiedziałam dwie wersje tego, jak oni się poznali i teraz sama nie wiem, która jest prawdziwa. Bo pierwsza była, że poznała się w pracy z Kevem, a druga była taka, że poznali się na Tinderze. I ja już w końcu nie wiem, która była prawdziwsza, natomiast wiem, że ona, Melania, przez jakiś czas próbowała być edukatorką, ale nic z tego nie wyszło. W sensie ona się zwolniła, bo ona miała tam te dzieci i w ogóle, żeby się poświęcić na wychowaniu dzieci. Ale te dzieci już są stare, już są w szkole. No dobra, doszedł jeszcze... Doszedł jeszcze, Sky zaczyna spotkanie drużyny informatycznej za około godzinę, dobra. Doszedł jeszcze Sky tutaj, ale tak czy siak to już są starsze dzieci, więc ja myślę, że ona spokojnie może wrócić i karierę edukacyjną sobie tutaj rozwijać. Edukuj przez internet. Komunikacji. Także myślę, że całkiem spoko to może być. Zachowuj się przyjaźnie wobec... O Jezu, mieć dziecko, weź ty wyluzuj. Dzisiaj nie szłam ze Skyem do szkoły, bo ja wam mówiłam to na Discordzie chyba. Jakoś nie pasjonuje mnie siedzenie z Simem w szkole. Więc on oczywiście musi do szkoły chodzić, musi chodzić na te zajęcia pozalekcyjne, ale myślę sobie, że... Poprawiłeś oceny! Jesteś piątkowy. Ej, Sky, bo ty mi burzysz to, jak ta seria wygląda. O, nie wiem, czy się cieszę z tego powodu. Nie, no cieszę się. Ucz się, ucz, chłopaku. Ucz, poprawiaj swoje oceny, nie może być z tobą tak źle. Zaproś obiekt uczuć. Śmialiście się z tego, że jego obiektem uczuć jest Flynn. I wiecie co, musimy sobie tutaj wejść do modyfikuj swój Sima i chyba ustawić mu, żeby on był heteroseksualny. I właśnie, bo bardzo dużo było o to pytań, czy on jest bi, czy tak, czy inaczej. Powiem wam, że no jego ojciec, jak ustaliliśmy na Instagramie, był panseksualny, ale jeżeli chodzi o niego, to ja tutaj bym totalnie poszła w hetero. No bo to by było trochę tak inaczej niż tata. Chociaż wiem, że możesz być otwarty, ale interesują cię kobiety, tak. No, w każdym razie, ja wam o tym mówiłam, bo też jest o to dużo pytań, często, bardzo często, że mnie w seriach po prostu jest łatwiej robić związki heteroseksualne ze względu na to, że to jest też moja orientacja, więc to jest coś, co ja znam, co... jest mi bliskie, wiem z jakimi problemami w takich związkach można się spotykać. Nie wiem, być może się mylę, ale wydaje mi się, że w innych relacjach mamy tutaj do czynienia też z innymi rzeczami, których w związku na przykład heteroseksualnym, no, których nie doświadczysz, nie? Więc ja staram się zawsze prowadzić serię tak, żeby one się opierały mniej więcej na jakichś tam moich przeżyciach, doświadczeniach, etc., etc. I jest mi po prostu łatwiej, kiedy główny bohater jest w związku heteroseksualnym. I to jest, myślę, rzecz, którą powinniście wiedzieć. Znaczy, ja o niej mówiłam już wielokrotnie na Q&A, ale wiem, że nie każdy jest na Instagramie i nie każdy ma możliwość uczestnictwa w tym, więc tak chciałam wam to wyjaśnić, dlatego u mnie główni bohaterowie właściwie chyba zawsze, znaczy nie zawsze, zdarzało się, że nie byli. Chyba Barbie była biseksualna? Tak mi się wydaje. I w RWDG Afrodyta chyba też była biseksualna, z tego co pamiętam. Próbuj sobie odpuścić obiekt uczuć. No, Flynna. Nicole miała być twoim obiektem uczuć, ale z Nicole nie macie aktualnie dobrych relacji. A ty widzę, że masz średnią zabawę, więc oglądaj sobie film, nie wiem, jakikolwiek. Powód zaginionego psa z rodzeństwem sobie obejrzyjcie. A ty sobie tutaj pracujesz? Tak, pracujesz. Także myślę, że całkiem spoko, że ona wróciła do pracy. Czysty umysł i teraz idziesz na swoje zajęcia informatyczne. W ogóle czy on musi w tym stroju chodzić? Dlaczego on chodzi w tym stroju? A wy sobie tutaj oglądajcie. I teraz tak, ty masz dni 13 do zmiany grupy wiekowej, bo ja się muszę z tym orientować. Ty masz 2. O Jezu, co się staniesz nastolatką za chwilę? Ale akcja, super! I śmiać mi się chce, bo pamiętam, że jak zaczynałam tę serię, to pytaliście się, czy chociaż trochę tutaj rodzina Kevina się pojawi, a my całą rozgrywkę mamy właśnie taką. Edukuj ucznia przez internet, kontempluj życie. Nie, nie kontempluj, ale wiesz co? Znaczy dobra, wy sobie tutaj oglądacie, ale myślałam sobie, żeby może Naomi poprosić, żeby nam coś przygotowała do jedzenia, chyba że... O dobra, ty wracasz z pracy. Oszołomiony, mgła mózgowa, początek wypalenia. Ktoś się przewrócił.
ze zmęczenia, ale nie wiem kto. Dobra, ty już wróciłeś, więc chodź sobie oprzyrządź wystawny, wyrzuć zepsute jedzenie, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale Kevin dobrze gotował. Przygotuj obiad na wynos, zamów dowóz, nie masz tutaj wykwintnego gotowania, wystawny podaj kolację. Okej, nie masz wykwintnego, masz tylko takie zwykłe, ale możesz podać kolację i na kolację podaj... Co możesz zrobić tutaj? Zapiekanka z taco. Oj, zjadłabym coś takiego. I to powinno chyba u ciebie dobrze wyjść. Zrób coś romantycznego. Trening drużyny. Na dzisiejszym treningu przed nadchodzącym konkursem pojawił się gościnie trener innej drużyny. Gdyby tak zrobić mu psikosa, niczego się nie spodziewa. A zrób psikusa. Skaja myśli plan spłatania gościowi psikusa wraz z resztą swojego zespołu. Wspólnie opowiedzieli mu straszną legendę miejską, a później wskoczyli mu za plecy, kiedy się tego nie spodziewał. Szczytą z przerażenia. Chyba nie przesadzili, prawda? Członkowie drużyny świetnie się bawili, ale niestety narobili sobie kłopotów. Wzmocnienie więzi z resztą drużyny, małe pogorszenie oceny działalności w drużynie informatycznej. Ale to mi pasowało do Skaja. Skaj by to ogarnął. Skaj by to ogarnął. Oczywiście, że tak. Cześć, Skaj. Chodź, oglądaj film z Noc Półżywych Simów, sobie obejrzyjcie jeszcze, żeby wam tutaj rozrywka wskoczyła. I wiesz co, Skaj, weź ty się z tego przebierz, zmień sobie strój i w ogóle ja bym chciała, żebyś ty zaprosił Flina tutaj. Flinek, chodź tutaj, zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Zdecydowanie. No oczywiście, że jest. Zaproś do środka. Działania dodaj do grupy. Zaproś obiekt uczuć. Ale to już nie jest twój obiekt uczuć. Miałeś sobie go darować. Flynn, chodź tutaj. Oglądaj aktualny film razem. Dobra, i wy powinniście się z nim przywitać, ale żeby nie był taki dla was przerażający, ja mu zmienię strój. W sensie przerażający. Bierzemy go w ten bardziej normalny taki. Przyjazne powitanie, chodźcie się z nim przywitać. Przyjazne powitanie. Naomi, chodź, też się przyjaźnie powitaj. Dobra, ty przygotowałeś żarełko? Przygotowałeś żarełko. Halo, miałeś się przyjaźnie przywitać. Czy wy się nie możecie z nim przyjaźnie przywitać? Zabawne powitanie? O, rozmawiaj o zainteresowaniach. Historię, opowiedz historię. Skaj, zawołaj na posiłek. Stary, to nie twój obiekt. Bardzo chcemy, żebyś dołączył do klubu X. No chyba cię pogrzało. Kocham. Pogrzało cię, Raven. Odpuść sobie Flina, bo Flin jest swoim przyjacielem. Nie chcę, żeby był twoim obiektem uczuć, bo i tak cię wszyscy z nim swatają. Nie myśli już o Simie imieniu Flin, no i bardzo dobrze. Ale Flin miałeś sobie tutaj... weź porcję razem. A czy wy sobie nie możecie wziąć porcji? Przecież możecie sobie wziąć porcję. Czemu mówicie, że nie możecie? O co chodzi? Podejdź tu, purchle. Weź porcję. A ty, kochana, tutaj skorzystaj, wykąp się i weź porcję. Gdzie ty idziesz, Skaj? Skaj, nigdzie nie idź. Zachwycaj się ulubionymi piosenkarzami z Flinem. I Taylor, muszę cały czas patrzeć, żebym nie zapomniała, jak ona się nazywa, bo ją mylę z Naomi. Zagaduj tutaj Flina bardzo ładnie. Entuzjazmuj się zainteresowaniami. Zabawne dowcipy. Nabijaj się z dorosłych, żartuj o paskudnym jedzeniu, historię, powiedz głupową historię. Bo jak wiecie, ona za dwa dni stanie się nastolatką. Hehe. Wcale nic wam nie sugeruje. Oczywiście, że nie. Ja bym coś wam sugerował, oczywiście, że nie. A ty sobie skorzystasz w tym czasie. Ale też bym chciała, żebyś sobie pogadał tutaj z Flinem, bo wy musicie się wszyscy znać. Ty też z nim rozmawiaj, pochwal szczerze. Czy ty możesz go zaprosić, żeby spędził noc tutaj? Przyjazne.
Popisuj się zwierzakiem, przyznaj się, przyjaźń po grób. O, idealnie. No zdecydowanie u was to jest przyjaźń po grób. No, przekonaj do dołączenia do drużyny. O, on nie jest w drużynie informatycznej, to koniecznie w niej musi być. Zdecydowanie. Wygłupiaj się. Daj klucze do rezydencji. Rozmawiaj o smaku potrawy. Zagaduj go, zagaduj. przyjazne. Ja chciałam, żeby on z nami został na noc tutaj, ale tak przyjacielsko. Przekomarzę się z najlepszym przyjacielem, ale chyba to tak nie wyjdzie. W ogóle ty jesteś padnięty, Sky, powinieneś iść spać. Bo zaraz mi tutaj... że naprawdę się przekręcisz, że tak powiem, a ty sobie weźmiesz szybki prysznic. Jezu, czuję się jak w Śnieżce, za dużo tych dzieci. Po co ja ci, Kevin, napłodziłam tyle dzieci? I pójdziesz spać sobie, Damon. Ale wy też sobie z nim rozmawiajcie, ożywiona rozmowa. Chwal się jak wymiatasz, rozmawiaj o miejscowych chłowiejskach. Jak boomersko, rozmawiaj o smaku potrawy. Odrabiaj lekcje. No Naomi jest z nich najstarsza. Ale one w ogóle z Taylor są bardzo do siebie podobne.
Boże, jak ten Kevin śpiewa. Chyba długo siedział z Kurtem, ale coś mi się kojarzy, że Kevin też miał jakieś tam rzeczy. Czemu ty masz cały czas potrzebę posiadania? Weźcie mnie, nie straszcie. Zrobiłam wam barabara, bo dzisiaj święto miłości, ale to nie oznacza, że macie od razu mieć dzieci, Kevin. Żadnych dzieci, ty masz kryzys wieku średniego, idź. Twórz coś. Nie wiem co. Majsterkuj. Zajmij się sobą, wiesz. Ogarnij sobie takie tematy. O, Flint znowu do nas wpadł. Bardzo się cieszę. W ogóle dałam mu klucze i on teraz non stop tutaj wchodzi. Ale szczerze wam powiem, że absolutnie mi to nie przeszkadza. Oho, i wszyscy już wrócili. Weź z nim pogadaj. Żartuj o włosieniu. I ty potrzebujesz... O Jezu, wy wszyscy potrzebujecie jedzenia. Możesz przygotować jakieś jedzenie? Podaj obiad. Tost z serem. O, możesz zrobić tost z serem. A czemu by nie? Porozmawiaj z Simką imieniu Stella. Dlaczego chcesz rozmawiać z Simką imieniu Stella? To niepokojące. A ty chodź sobie tutaj. Zapytaj, czy Lily kiedykolwiek wróci do domu. Oglądaj film. Możecie sobie oglądać powrót zaginionego psa. O Jezu, jakie to jest, wiecie. I ty idź gotować. Miałeś gotować. A ty masz co tutaj? Staje się twoim przyjacielem. Też chcesz? Dobra, no to idź. Znaczy wszyscy chcecie, żeby Flynn albo Sky stali się waszymi przyjaciółmi. Nie będę wam przeszkadzać. Zdobyta umiejętność gotowania. Ty sobie pracujesz, ty sobie miałeś tutaj majsterkować. Majsterkuj, bo to miał być twój kryzys wieku średniego. A ty jesteś w pracy, więc no ty i tak musisz wykonać swoje zadania. No, a to możemy do lodówki wrzucić, bo to śniadanie było dobre. Sky, co tam upichciłeś? I ty, to jest nawet chyba dobre. Zawołaj na posiłek. O, ten sobie sam wziął. O ty dziadzie. Marudzi o niesprawiedliwości życia. I ty tutaj. Historię, opowiedz głupawą historię. Że ulubionym gatunki filmowe są filmy rodzinne. Taylor będzie oglądała filmy rodzinne z większą przyjemnością. No nie wiem, czy Flynn też by lubił filmy rodzinne, ale o Jezu, biedna zemdlała z wrażenia. Nie, kochana, nie mdlej z wrażenia. Wiem, że potrzebujesz pójść spać, więc cię wyślę tutaj. W ogóle wy wszyscy jesteście jacyś tacy padnięci. Nie rozumiem tego. Oglądaj sobie telewizję. Sky też jest padnięty. Sky, czy możesz sprzątnąć? Szkoła was wykańcza, a ty sobie to odłóż. Bo ja chcę dzisiaj mieć twoje urodziny na odcinku, Taylor, więc wiesz. Ale też nie chcę cię nasz jakoś tak mocno pośpieszać, więc dopiero jutro w sobotę. W sensie, będziesz miała te urodziny, zorganizujemy ci. Ty już zrobiłaś? Ty jeszcze musisz szukać informacji. Czemu nie możesz podejść? Podejdź tu. Usiądź. Szukaj informacji. No właśnie. Zdobyte odczucie. Pięknie. Naprawdę muszę już iść. Ktoś dzwoni? Dziś wieczorem mecz futbolowy. Chodźmy pokibicować naszej drużynie. Vera? Zaproszenie i teraz musi się jednak dostać na miejsce. Może jednak prosić o pozwolenie albo spróbować się wymknąć. Czy my będziemy prosić o pozwolenie, czy będziemy próbować się wymknąć? Będziemy próbować się wymknąć, ale nie wiem o której godzinie. Czekaj. Nikt go nie złapie. Kliknij na ziemię, podłogę albo okno, które da się otworzyć, by poznać dostępne opcje. Idź. Udaj się na szkolny mecz. A ty udawaj, że cię tu nie ma. Śpi. Ty też chodź do góry. Nikt nie może go złapać. Musisz się wymknąć. Chociaż przez okno byłoby przyjemniej. Twojej mamie się nie udało wymknąć na żadną imprezę, będąc nastolatką, to chociaż tobie musi. Ale ci energia spada. Sorry, stary. Jeszcze Vera cię wyciąga. No...
Kurde, no jak Vera wyciąga, to on tym bardziej musiał iść na mecz, nie? No właśnie. Tu nie było nawet opcji innej. Ty pójdziesz spać. Ty idź spać. Sky! Jak ja się cieszę! Naprawiłeś błąd swojej mamy. Pamiętacie to? Pamiętacie swoje... Znaczy, nie wiem, czy to oglądaliście jeszcze tego w wersji first lookowej, ale może oglądaliście i tam właśnie była ta kwestia dotycząca tego wymykania się, że mi w ogóle nie chciała Ivy się wymykać, ja tam specjalnie jej nawet okno dałam. Sky to nam zemdleje na tym meczu zaraz z wrażenia. Zemdlejesz, Sky? Lili wróciła. Pamiętaj, żeby ją przywitać. A gdzie jest Lili? O Jezu. Zawołaj ją. Lili, dziadzie, powiedziała, że jest głodna, miała pełną miskę jedzenia. Czy nie powinnaś go opierdzielić, że się wymknął? I nie wiedziałaś, co się z nim stało? Powinnaś go opierdzielić, nie? Sky, ty dziadzie! Gdzie się wymknąłeś? Coś ten desen, nie? Nic? Lili, gdzie jesteś? Jest piesek! Chodź, powitaj. Piesek, cześć! Nie uciekaj następnym razem. Się kąpiel robi dla Lili teraz. To jest nasz pomarańczan tutaj. Mam nadzieję, że ona jest tylko brudna, nie, że ja muszę do kliniki weterynaryjnej z nią iść, bo jakieś dziwne rzeczy na niej są. Czy ja dostałam jakieś informacje o tym meczu? Nie, nic nie dostałam. On się tylko wymknął, ale nic więcej z tego nie było. Co ci się dzieje? Ej, muszę zmienić nazwę tego klubu, X-Ivy. Musimy zmienić to na... Nie wiem, paczka przyjaciół. I moi drodzy, robimy sobie super rodzinną aktywność, bo wszyscy kochamy super rodzinne aktywności. Będziemy sobie gotować białe ciasto i aha, czekajcie, bo jak ja tak kliknę, żeby ona to w ten sposób robiła, o, to oni będą godzinę stać i nic nie robić, z tego co mówiliście. Że oni wcale wtedy razem nie gotują. Och nie, to nie wiem, czy to dobrze zrobiłam. Może być gorzej. O, gotują razem. Zrezygnuj z roli opiekunki. A ty nie miałeś z nimi gotować, Sky? Tak mi się coś wydaje. Dołącz do gotowania. Mieliśmy całą rodziną gotować. A ty jesteś teraz rodziną. Bo my, moi drodzy, gotujemy ciasto na urodziny Taylor. I zaraz zaprosimy sobie tutaj wszystkich. Jest jak rodzinnie. No kurde, no Kevin to Kevin. Ale Kevin to zawsze taki był. No niestety Skyowi może być trochę przykro, bo to nie do końca jest jego rodzina. Sky, bo ty zarosłeś. O co z tobą chodzi, Sky? Och, niedobrze, zamień. I potem będziesz opłucz się, ulepsz, śpiewaj, ogól się. Zgólowłosienie do preferowanej długości, do preferowanej długości. Aha. I tutaj jeszcze odśwież się potem i użyj płynu do mycia twarzy. A dacie radę w ogóle to gotować? Czy wy tylko tak stoicie i nic nie robicie? Wszyscy biją brawo. Ej, to nawet naprawdę wygląda, jakby działało. Czemu ona wylała ciasto? O, nie mogę! Podziwiaj piracki skarb. Czemu ty się do worka śmieci przytulasz? Biedna. Lili zmieniła grupę wiekową. Lili to seniorka. Piesek nam... O, piesek jest chory. A czy da się wyleczyć tak pieska, żeby nie iść z nim?
Nie da się, trzeba iść do kliniki weterynaryjnej. To powiedzmy, że po urodzinach pójdziemy. Tylko ty, typie, bo my mamy tutaj klub i ja bym chciała, żebyś rozpoczął spotkanie. Zostań tutaj. No chodźcie, chodźcie, członkowie klubu, bo my tutaj urodziny robimy młodej. Dodaj świeczki urodzinowe. Proszę mi tu... Jest! Jezu, on ma jeszcze te... do wspinaczki! Oh my god, muszę tam wejść. Nie mówcie mi, że Raven też przyjdzie i będzie mieć do wspinaczki te rzeczy. Och, niedobrze. Pokaż zdjęcia. Chodźcie przywitać Sawyerem. Sawyer twoim majątkiem zarządza. Zabawne dowcipy, hermetyczny dowcip. No wszyscy musicie się tutaj przywitać. Melcia też chodź. Zabawne, a bo wy się teoretycznie nie znacie, super. Kurtuazyjne powitanie, a ty się zesikasz zaraz, to też chodź tu. Wykąp się. Sky. Idź tam. I zaproś sobie Flinka. Flinek. Jesteś. Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Jest twój ulubiony wujek! Hermetyczny dowcip. Ale czy to nie było tak, że ja zmieniłam nazwę tego klubu? Czemu ex-Ivy? Czy to się nie zapisało? Och, niedobrze. To nie, 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 nie. Przyjaciele. I nie to, tylko naszą siedzibą... A w sumie może być tak. No, zapisz się. No oczywiście, że się zapisz. Musisz się z wszystkimi przywitać. Ty też się chodź przywitać. A czemu reszty nie możecie? Rozmawiaj o obawach. Ty weź sobie strój zmień. No, jesteście chyba chorzy w ogóle wszyscy. Ale Sky, bo ty się swoim ulubionym wujkiem nie przywitałeś w ogóle. Flynn zaraz tutaj będzie. Popisuj się zwierzakiem, wyproś plotka, pożegnaj zainteresowania, pogawędka. Oni mają jeszcze te stroje do spinaczki. Ja im to po 10 razy ściągałam, uwierzcie mi, ale zrobiłam to na cutscenach. Znaczy do cutscen, a nie zrobiłam tego tak serio, serio. O Jezu, ty jesteś opryszczona. Przez chorobę. Niedobrze. No ale dobra, młoda, chodź. Impreza. I, moja droga, wypowiedz życzenie. Wszystkiego najlepszego! Wszystkiego najlepszego, Taylor. Podrastasz nam. Aha, bo ty musisz stąd wyjść, jak podrastasz. Nie mogę się doczekać. I ty masz, czemu ty masz cechę tutaj, że adeptka recyklingu? Ja wcale nie chcę, żebyś miała taką cechę. Chciałabym, żebyś ty była wesoła na pewno i chciałabym, żebyś też coś miała z nastolatków. Szybkie życie, a może być szybkie życie. Pasowałoby to do ciebie, taka będziesz, wiesz. Wow, z jakimi pięknymi włoskami, ale... Dobra, makijaż ci muszę z... Ej, dobra, 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 uwierzcie mi. Jest na czym pracować. Zdecydowanie. Ładne włoski ci wyskoczyły. Idziemy do modyfikuj stwórz Sima, bo chcę zobaczyć mniej więcej, jak będzie wyglądać. Ja sobie ją jeszcze dopieszczę, oczywiście już prywatnie. Natomiast, tak żebyście wy widzieli mniej więcej, jak ona będzie wyglądać. Nie wiem, po kim ona ma szare oczy. Czy to jest jakiś odcień, który miał Kevin? Najprawdopodobniej, być może nawet ten. Ale jest przepiękna, kurczę. Jest bardzo podobna do Naomi, tylko wydaje mi się, że jest dużo ładniejsza od Naomi Taylor. Nie wiem, co sądzicie. W sensie, ona jest jeszcze tutaj niezrobiona. Ja chciałam ją, tak jak mówiłam, tylko wam ją pokazać, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak wygląda, bo ja muszę jeszcze sobie nad nią posiedzieć, posprawdzać, jakie będą moim zdaniem oczywiście najlepsze dla niej fryzury i w ogóle. Może coś innego byśmy jej tutaj dali, jakieś takie spięte, ale no jest śliczna! Joj! Kurczę, tak mnie kusi wdać ją w jakiś romans z Flinkiem naszym.
że to się chyba ziści, no, to się chyba ziści. Chyba coś sobie tutaj z nimi się pobawimy, tylko chciałabym znaleźć jakąś taką inną fryzurę, jakąś taką fryzurę, której normalnie nie daję, tylko nie wiem, wszystkie, których normalnie nie daję, nie lubię po prostu. Wiecie, nie? Że tak, to jakoś tak totalnie dla mnie nope, zdecydowanie, więc będę musiała tutaj pokombinować, troszkę popatrzeć, czy jest coś, bo ja bym chciała, żeby ona była taka rebel bardziej, wiecie, nie? Żeby tutaj mamy Naomi i Naomi jest dosyć taka spokojna, a chciałabym, żeby jej siostra była bardziej taka, no... no, taka w klimacie bardziej jak Sky właśnie, jak Flinek. Czyli takie przeciwieństwo swojej starszej siostry, ale co tam jeszcze jej wybiorę oczywiście dokładnie, to będę to weryfikować. Natomiast na tym etapie ja będę kończyć dzisiejszy odcinek i mam nadzieję, że wam się podobał. Oczywiście życzę wam wszystkiego dobrego, mam nadzieję, że cutsceny też wam się podobały, bo jest dosyć tutaj ciekawy motyw, jeśli o to chodzi. Trzymajcie się cieplutko i cześć!